Miałem pomysł na historię. Oryginalny, najlepszy, na jaki dotychczas wpadłem. Po prostu genialny. Co prawda z poprzednimi było podobnie. Prędzej czy później okazywało się, że genialne na pewno nie są. Do najlepszych też nie należą. A i daleko im do oryginalności. Ten jednak był tym wszystkim w całej swojej okazałości. Przy czym nie potrafiłem wymyślić pierwszego zdania. Mijały dni. Historia grzała się na palniku mojej wyobraźni. Dorabiałem szczegóły. Notowałem detale bohaterów, by uczynić ich jeszcze bardziej żywymi. Robiłem notatki. Pisałem na fiszkach. Ale wciąż nie mogłem ułożyć pierwszego zdania. Nic nie pasowało. Nic nie oddawało tego, co chciałem nim powiedzieć. To miała być powieść katastroficzna. O ludziach walczących o przeżycie. O masowej tragedii na światową skalę. Tylko to pierwsze zdanie. Zacząłem chodzić na spacery. Każdego dnia coraz bardziej sfrustrowany. Zabierałem ze sobą laptopa i siadałem na trawie, oczekując na inspirację niesioną wiatrem. Ten mały, chwilowy przebłysk geniuszu. Mały. Tylko kilka słów. Potem pójdzie z górki. Powtarzałem to sobie. Wszystko rozplanowałem. Każdy dialog, każdą akcję. Głęboko wierzyłem, że ta właśnie historia skradnie serce jakiemuś redaktorowi. Ten zaniesie ją do szefa wydawnictwa i oznajmi z wypiekami na twarzy, iż dawno nie czytał czegoś tak wspaniałego. Mało tego. Wierzyłem po cichu, nie chwaląc się, iż powieść zyska nie tylko przychylność wydawnictwa, ale też czytelników. Tak polskich, jak i zagranicznych. Marzyłem o głośnym debiucie, wywiadach i spotkaniach z czytelnikami, na które brakuje miejsc. Pragnąłem wystąpić w telewizji śniadaniowej. Opowiadać przed kamerami, jak wpadłem na pomysł nagrania tak wspaniałej i przerażającej historii. Czekałem na wywiady dla zagranicznych serwisów. Kontrakty podsuwane przez inne wydawnictwa. Wyczekiwałem tych zachwytów jak w przypadku szwedzkich thrillerów. Byłem gotowy. Niestety wszystko to schowane było za pierwszym zdaniem, którego wciąż nie mogłem dostrzec. Rwałem włosy z głowy. Kląłem, piłem, paliłem, odchodziłem od zmysłów. Aż dziw, że na moim czole nie rosił się krwawy pot. Wszędzie zapisywałem zdania, jakie przychodziły mi do głowy. Na biletach, rachunkach, chusteczkach higienicznych, na dłoni. I przyglądałem mi się z rosnącą frustracją. Czułem się jak naukowiec, który odkrył nowy pierwiastek, ale nie wie, jak go nazwać. Pierwsze zdanie ustala całą powieść. Wierzyłem w to tak mocno, jak nie wierzyłem w Boga i życie pozagrobowe. Ale już wkrótce miało się to zmienić. Mianowicie odwiedził mnie diabeł. Wtedy oczywiście nie wierzyłem. Siedziałem w kuchni przy stole, ćmiąc papierosa. Za oknem panowała późna noc. W okna stukał gęsty deszcz. Przy komputerze leżało kilka wydrukowanych kartek. Wszystkie zapełnione pierwszym zdaniem. Pomyślałem, że w zamian za pierwsze zdanie sprzedałbym duszę diabłu. I właśnie wtedy zapukał do drzwi. Otworzyłem. Miał postać 60, może 50-latka. Cwanego i charyzmatycznego staruszka, którego oczy zdawały się przewiercać mnie na wylot. Spytał, czy może wejść. Pozwoliłem. Może staruszek potrzebuje pomocy? Przedstawił się. Jestem diabłem. Powiedział i w tym momencie, jak w tanim filmie, piorun uderzył za oknem w ziemię z potwornym grzmotem. Wiary nie dałem. Nic dziwnego. Mimo to wpuściłem go do środka. Zaproponowałem herbatę i spytałem, czy potrzebuje do kogoś zadzwonić. Nie potrzebował. Przeszedł do kuchni zdecydowanym krokiem, jakby wiedział, gdzie jest, i usiadł przy laptopie. Wtedy zaproponował umowę. Napiszę pierwsze zdanie twojej powieści, jeśli oddasz mi swoją duszę. No tak, dziadek zwariował. Nieprawda. Odpowiedziała mnie zatkało. Zaintrygował mnie cały ten diabeł. Spytał, o czym piszę. O katastrofie, odpowiedziałem. A dlaczego nie zacząłem pisać? Bo pierwsze zdanie właśnie. Wytłumaczyłem mu, iż to musi być coś. Absolutny majstersztyk, oddający wszystko, co ma się wydarzyć. Ta historia musi znaleźć wydźwięk w mediach. Wydawnictwa mają się bić o prawa do jej wydania, a Hollywood błagać o pozwolenie na film. Słowem, o tej historii ma usłyszeć dokładnie cały świat. Diabeł uśmiechnął się szalmancko. Jeśli oddasz mi swoją duszę, napiszę pierwsze zdanie.
a wtedy cały świat usłyszy o twojej historii. Żartowniś. Pomyślałem, ale się zgodziłem. Diabeł wyciągnął dłoń. Uścisnąłem ją. Spojrzał na monitor. Poklepał się palcem po brodzie i niby od niechcenia wklepał pierwsze zdanie. Do zobaczenia. Powiedział wychodząc. Bo jeszcze na pewno się zobaczymy. Zamknąłem za nim drzwi. Pokręciłem głową. Muszę uważać, kogo wpuszczam do domu. Wróciłem do laptopa. Zdanie, które staruszek diabeł napisał, było genialne. Wpatrywałem się w nie przez długi czas, nie dając wiary. Było idealne. Genialne. Kilka słów, jeden przecinek. I wszystko było jasne. Próbowałem dodać coś od siebie, coś zmienić. Ale nic nie równało się z tym, co napisał diabeł. Na drugi dzień wziąłem wolny, by móc poświęcić powieści jak najwięcej czasu. Czułem, że to będzie to. Zdania wylewały się ze mnie. Odgłos stukania w klawisze rozchodził się po całym domu. Mało jadłem, mało piłem. Musiałem zarwać kilka nocy. Pisałem właśnie kluczowe, jak się okazało, fragmenty, o które bałem się, że stracę, jeśli zostawię je na następny dzień. Tydzień później napisałem ostatnie zdanie. Postawiłem ostatnią kropkę. Po głębokim oddechu dopisałem. Koniec. Nie wybuchły fajerwerki. Nie usłyszałem monumentalnej muzyki. Poczułem za to cały ten tydzień w kościach. Tyłek i plecy bolały mnie niemiłosiernie. W głowie czułem pustkę, a w oczach niby piach. Następny dzień spędziłem przed telewizorem, z przerażeniem wgapiając się w jego ekran. Katastrofa, którą opisałem, działa się naprawdę. Na własne oczy widziałem to, co napisałem. Nadawały o tym wszystkie media. Wszystkie bez wyjątku. Każda stacja radiowa i telewizyjna. A nazajutrz miała dołączyć do nich prasa. Teraz jednak słuchałem i oglądałem wybuchy, które rejestrowały dziesiątki, jeśli nie setki kamer. Ujęcia z każdego kąta. Opatrzone komentarzami reporterów. Relacje świadków. Płacz. Ucieczka ludzi na ulicach. Zakrwawione twarze. Gęsty dym zasłaniający słońce i niebo. Całe oczy świata były zwrócone na to, co napisałem. Nie musiałem zaglądać do laptopa. Doskonale wiedziałem, że koszmar jeszcze długo nie dobiegnie końca. Mało tego, nie dobiegnie do końca dnia, a będzie się ciągnąć tygodniami wraz z nowymi ciałami niewinnych ludzi. Ich szczątki odnalezione w gruzach. Płacz rodzin czekających na powrót swoich bliskich. Ojcowie dzieci i żony mężów będą mówić do kamer i mikrofonów, że ciągle wierzą, że nadzieja umiera ostatnia. Jednak każdy, kto widział w telewizji, co się działo, wie, że to przegrana sprawa. Ocalałych będzie znacznie mniej niż ofiar. I to ja wiedziałem, że to jeszcze nie koniec. To pociągnie się znacznie dłużej. Pochłonie więcej ofiar, niż można sobie wyobrazić. Tego dnia, w tym jednym momencie, zginie więcej ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Dokładnie tak, jak napisałem. Cały świat usłyszy o tej historii, powiedział diabeł. Usłyszał. Miał słyszeć jeszcze długi czas. Z każdym dniem wypływać będą nowe fakty. Indywidualne historie ofiar. Służby specjalne znajdą odpowiedzialnych. A potworne ujęcia będą na wizji przy każdym wydaniu wiadomości. Programów śniadaniowych i gdy tylko się da. Moja dusza. Cały świat usłyszał o tej historii, tak jak powiedział. Ale co z moją duszą? Nie wiem. Boję się. Czy po śmierci faktycznie czeka mnie ponowne spotkanie z diabłem? Może przyjdzie do mnie jutro, może jeszcze dziś i zaproponuje kolejny układ. Czy po śmierci faktycznie czeka mnie piekło, kąpiele we wrzątku i łażenie po żarze? Nie wiem. Wiem tylko jedno. Boję się. Co do historii, diabeł spisał się znakomicie. Wszyscy o tym słyszeli. Cały świat widział, co wydarzyło się tego pamiętnego dnia. Wy też widzieliście. Jestem tego pewien. Jeśli nie, sprawdźcie w internecie. Wpiszcie 11 września.